Hej kochani, z tej strony ja, Wiktoria, jak zwiecie, kolejny odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku, gdy zginę, czytała założenie, wasze założenie na mój temat. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ do końca tego roku, wiem, że jest styczeń, lecimy po jak największą ilość subskrypcji. Wymyślcie jakąś liczbę subskrypcji i dajcie mi znać w komentarzu, po jaką liczbę mamy lecieć. Na razie będzie to milion, więc lecimy po milion do końca roku. No i też na sobie chciałabym was znowu poprosić o to, abyście polubili moją część Blockstar, która jest na konkurs. Jest ona wyglądała w ten sposób. Mam nadzieję, że ona się podoba i teraz widzę, że nie zrobiłam z tyłu czapki, daszka. Nieważne, kiedyś to naprawię. No ale tak, to by było teraz z tego wstępu, no i bez przedłużenia zaczynamy. Intro! Okej, a więc pierwszy parkour jest to pierwszy parkour stop. W sumie to już jest taka tradycja na moim kanale, że zawsze biorę ten pierwszy parkour stop. I tu jest gdzieś kluczek, tutaj jest lawa, dobra, tutaj lawy nie ma chyba. Czy jest tutaj gdzieś ten kluczyk, o to jest pytanie. Hopsa, hopsa. Oczywiście znowu trzymam jakoś dziwacznie telefon, więc pewnie będę lamić. No i też tych założeń nie mam zbyt dużo, no bo wiecie, no cóż, ludzie niechętnie piszą takie rzeczy na Instagramie. W ogóle zapraszam do samego Instagrama, nazywa się Wik Podłogatoriak, są tam różne memy i w ogóle, no to też macie w opisie, jakieś tam będzie link w opisie, ale teraz tylko nie ma, bo mi się nie chce. No i tak, zapraszam do samego Instagrama, bo są tam memy i tak dalej. I kochani, już mogę wam powiedzieć, ale we wtorek pojawi się kolejny odcinek, który już jest w połowie nagrany, przygotowuję go nadal, w którym będę robić Rytę Blastę jako ładny rysunek, w sensie, wiecie, jako przeróbka. Ej, co jest za klocek, ale mega. A jak na niego wejdą się prasane? Jezus! Nie spodziewałam się tego. Dobra, więc pierwszy raz zginęłam, czyli pierwsze założenie wasz na mój temat, to jest, że jest to, tak, że jestem super, milutka, tajemnicza, słodka i oryginalna. Czy jestem super, to już zostawiam wam do oceny, bo nie to oceniać, prawda, no ja nie będę obiektywna. Czy jestem tajemnicza? To raczej nie. Raczej nie mam jakichś takich dużych tajemnic. Naprawdę, ja w sumie nie mam żadnej tajemnicy, o której teraz mi przychodzi na myśl. Chyba naprawdę nie mam żadnej tajemnicy, no nieważne. Czy jestem słodka? No to chyba nie. Znaczy ja nie wiem. Nieważne, idźmy dalej. I czy jestem oryginalna? To chyba raczej tak. No też w jakiej kwestii, no bo na przykład jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, to staram się wymyślać jak najbardziej oryginalne pomysły, a po prostu się odcinki nie powtarzają, na przykład żeby nie kłaść tego samego co Nastia, Mikalo i ktokolwiek inny, no ale wiecie, seriacki, no to nie jest to samo, co inni nagrywają. Boże, to... Kamera mi się zmieniła zamiast przesunąć. To boli. Właśnie tak wygląda na telefonie. Dobra, drugie wasze założenie, w ogóle mam tylko mały założeń, więc jeżeli za szybko zginę, to będzie problem. Więc kolejne założenie to jest, że jestem fajna, kreatywna i oryginalna. W ogóle oryginalna się często powtarza, widzę. Czy jestem fajna, znowu wam stawiam to wam. Kreatywna to się łączy z oryginalną, a oryginalna było, dobra, ostatnie założenie, idę na inny parkour, bo zdecydowanie za bardzo ramię. Więc kolejne założenie to jest, że jestem miła, spokojna, szalona, ale jednocześnie spokojna. Więc czy jestem miła? Chyba... Nie wiem. Znaczy, no wiecie, w szkole często jestem chamska do ludzi, ale cicho. No miła może jestem, dla obcych i tak dalej, staram się przynajmniej być miła. Spokojna może... Tutaj spokojna, szalona, ale jednocześnie spokojna. W sumie to można nawet mnie określać, że jestem szalona, ale jednocześnie spokojna. No sama nie wiem, zapytam się komuś w klasie, czy jestem spokojna, ale szalona. Napiszę tutaj gdzieś w komentarzu, jeżeli będę to odcinek montować później, albo na ekranie, no zobaczymy. No i dobra, na inny parkour, bo na tym parkourze zdecydowanie jest dużo lamie. Okej, a więc kolejny parkour, od razu sobie zobaczę, czy nie, to jest kluczyka i jest to parkour stop i widzę, że są kluczyki 3 aż, okej, więc mam, no i dobra, będę się starać skupiać się na grze, ale dobra, powolutku, no dobra, miałam się skupiać na grze, ale muszę wam coś powiedzieć, bo dzisiaj dokonałam chyba najlepszego zakupu w moim życiu, kupiłam sobie mianowicie termofor. Mam ogrzewacz do rąk, a wiesz, to jest tylko do rąk, to jest małe i szybko się czerpie i potem trzeba to grzać i masakra. Więc kupiłam sobie termofor, jest on taki minutki, gdzie mam tutaj swoje zdjęcie. Termofor to jest najlepsza decyzja w moim życiu. Ja ogólnie nie miałam pieniędzy, to ja kupiłam go w Pepco, więc poprosiłam moją koleżankę, żeby mi kupiła. Ja jej właśnie jutro mam oddać pieniądze, w piątek jak to oglądacie. No więc jej oddam pieniądze.
za to. I ten terpowór jest cudowny. Już go dwa razy sobie, wiecie, nalałam tej gorącej wody i jeżeli będzie nie bolał brzuch, bo wiadomo, wiecie, okres dojrzewania i tutaj itd., no to sobie go położę na brzuszek i nie będę aż chyba aż tak umierać, o ile to tak działa. I ja mam ogólnie w domu strasznie zimno, więc już po prostu do tego termoforu byłam przytulona. Już po prostu naprawdę ja i termofor to jest, mi się po prostu, my jesteśmy miłością, nie? O nie, dobra. Skrót, ktoś przemyślał sprawę i skrótu nie ma. Dobra, tam trzeba skoczyć, co nie? Jest. No, dobra, myślałam, że dedłam. No i dedłam, okej. Okay. Dobra, więc kolejne wasze przypuszczenie na mój temat to jest, że jestem miła i sympatyczna. Jak mówiłam, czy jestem miła, to tak średnio, a z tym, czy jestem sympatyczna, to chyba jestem. W sensie, nie wiem, to też nie mnie oceniać, więc w sumie trudno mi się też wypowiadać na ten temat, na te tematy. Dolecę. Okej, udało mi się. I w ogóle już mi się kończą założenia na mój temat, więc trochę przypał, że zaraz się skończy odcinek, bo nie będę miała o czym mówić. No ale dobra, już chciałam kończyć koniec założenia. Sorki, co się dzisiaj dzwoni? Tak, jestem jakaś dziwna dzisiaj. Czemu tam, czytałem coś, jakiś kluczyk? Ale dobra, tam chyba chodzi o to, że jak ktoś spadnie, czyli taka lama jak ja na przykład, nie? Okej, udało mi się tutaj, hopsa, hopsa. I mamy spady, czyli coś, co ja lubię, ale tylko na telefonie. Bo na laptopie te spady są beznadziejne, bo nie da się ich ładnie tak ułożyć. No i w ogóle na laptopie tak się fajnie gra, ale ja, kochani, muszę sobie uzbierać pieniądze na nowy laptop, na mikrofon, bo chcę mieć odcinki dla was jak po prostu najlepsze. I wreszcie bym mogła robić normalne live'y, bym mogła mieć ładny głos, bym mogła z kimś nagrać w ogóle odcinki, to by było super. A na razie na telefonie to, no, niestety nie mogę, więc jeżeli bym miała laptopa, byłoby cudownie. No i jeżeli bym sobie na przykład włączyła donate, funkcję donatowania, to bym na przykład nie, ustawiła sobie cel na nowy sprzęt, nowego laptopa, no to bym wtedy sobie właśnie uzbierała pieniążki, sobie kupiła i bym miała laptopa do nagrywania, więc byłoby super. No i dobra, skaczę sobie dalej po serduszkach, tak. I teraz mam ten termofon na kolanach i on jest cudowny. Jezu. Sorry za minutę ciszy, ale to było tak głupie. Dobra, kolejne założenie to, że jestem miła, koleżeńska i lubię się spotkać z znajomymi. Tam coś jeszcze na dole było, ale niestety nie mogę tego zobaczyć. Więc tak, czy jestem miła? Już mówiłam, koleżeńska to chyba jestem. Lubię się zdawać z ludźmi i tak dalej. No i lubię wchodzić ze znajomymi, też tam jest. I to prawda, dzisiaj właśnie byłam ze znajomymi, z koleżankami, czy tam z przyjaciółkami na tych zakupach w tym Pepku, gdzie kupiłam ten termofor, więc tak. Ja się lubię spotykać z znajomymi, ja jestem taką, wiecie, jestem te introwertyki i ekstrawertyki, no i no to jestem taką, nie wiem, czy jest taka nazwa, jeżeli jest to gdzieś tutaj wam wkleję, i jestem po prostu takim wertykiem, tak to powiem. Ja lubię samotność, ale też nie mogę w niej za długo przebywać, bo tęsknię za kontaktami z ludźmi i lubię wchodzić na dwór, lubię, nie wiem, się wygłupiać, lubię się śmiać, Boże, ja tak często się śmieję na dworzu, to jest cudowne, nie? Ja kocham się śmiać, nie wiem. A sorry, się rozczuliłam, okej, okay, tu mogę spać, mogę. Więc no tak wygląda sytuacja, okej, okay, tutaj też jest spadek hopsa. I teraz trzeba się skupić, bo tak, no i tam było już, okej, wszystkie już odpowiedziałam na wszystkie założenia, więc okej. Okay. I teraz nie mogę zginąć, okej. Okay. Tu bakuje mi to ciszy. Widzicie, że ja po minucie zginęłam. Ten odcinek to chyba będzie miał 6 minut, no ale dobra, trudno. Więc kolejne, ostatnie już założenie to, że jestem najmilszą youtuberką i ogólnie dwa założenia są od moich fanpage, więc dzięki wam dziewczyny. Chyba dziewczyny, nie wiem, wydaje mi się, że tak. Więc czy jestem najmilszą youtuberką, to też nie wiem. Możecie dać mi w komentarzu, jeżeli w ogóle dotrwacie do tego, napiszcie w komentarzu hashtag albo po prostu hashtag złoto, bo tam jest kotek złota. No i to było założenie na mój temat, nie mam więcej, więc niestety ten odcinek muszę w tym miejscu skończyć. Uderzyłam się w łokieć, a umieram. No i to by było tyle. Ja jestem Wiktoria, jesteście widzami. A ja z nami żegnam. Pa!